Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcornik i zapraszam was na 16 odcinek z gry Astrobot, w którym mam nadzieję, że uda nam się przejść te dwa główne poziomy, czyli Godzina Duchów i Balonowa Bryza. Ale zanim to zrobimy, to wypadałoby wrócić się jeszcze do tego poprzedniego poziomu i zebrać pierwszego bocika, więc to teraz sobie zrobimy. I uwaga, bo pierwszy bocik znajduje się w tym oto miejscu. I wszystko zdobyte, wszystkie bociki zdobyte, a więc poziom również ukończony w 100%. Możemy sobie z niego już wyjść. Elegancko. Tak to można grać, ale wypadałoby jeszcze zrobić jeden poziom, czyli te Retro Zmagania 4. To jest taki pomniejszy poziom, nie powinien zająć jakoś mega dużo czasu. A będzie już odhaczony, no i jest tu jeszcze jeden bocik, więc myślę, że warto. O, i nawet jest jakaś skrzyneczka z jakąś umiejętnością, mamy kurczaczka. No to w górę. O kurczę. No, nie wygląda to za dobrze, to na pewno. No, i udało się. Bocik uratowany, plastyczny rajdowiec. Marzy, by zostać pilotem Gran Turismo. O, nie Gran Turismo, tylko Gran Turismo. No, fejka, witaj. A mówiłam, że szybko pójdzie. Więc kolejny poziom odhaczony. Możemy się teraz w sumie troszkę porozglądać, bo może pojawi się kolejne. Chociaż na razie nic tu nie widzę. No dobra, może pojawi się w przyszłości. Tymczasem my możemy sobie zaczynać pierwszy poziom fabularny w tym odcinku, czyli Balonowa Bryza. 7 botów, 2 specjalne, 3 puzelki i tutaj uwaga, bo będzie wirek, więc na to trzeba uważać. Zobaczymy, co tam możemy spotkać. O kurczę. Taki świat doniczkowo-konewkowy, bym tak go nazwała. Mamy jakieś robaczki, kwiatuszki. Jest naprawdę przyjemnie. To te poziomy mi się kojarzą właśnie z pierwszego świata, z pierwszego układu. Tam właśnie też w chmurach sobie chodziliśmy. Tylko tu mam problem właśnie, bo trzeba użyć biedrony, żeby się dostać na górę, nie? O, i to od razu pierwszy puzelek, więc tak na dobry początek akurat. Puzelek, a nie puzelek, tylko monetka. Z tyłu nic nie ma, no to co? Kopiemy. O, jest i łopatka. To na górę. O, słyszę bocika, jest i pierwszy bocik. No coś słowo poukrywane to jest wszystko. Coś słowo poukrywane.
O, a to jest ten nasz koleżka przecież. Wielki brat, tak? On chyba się nazywał. O, nowa umiejętność. Cóż to jest? A, jesteśmy balonikiem. Chociaż nie wiem, czy tego już nie było. To chyba była pierwsza umiejętność, bo coś się kojarzy. Tutaj do kwiatuszka nie możemy. Nie możemy. Tak, to chyba była pierwsza umiejętność, którą zdobyliśmy. No dawaj. Chcę cię, kurczę, uderzyć. Po coś nie umiem. Teraz udało się. Bo rozumiem, że tam nie mogę na niego wlecieć. A mogę! I jest nawet pocik ukryty. Ha! Zobaczcie. Zaraz spadnie, więc mu pomożemy. I kim ty jesteś? Podróżnik po marzeniach. Mówi płynnie po fantomiliańsku. Miliańsku. Fantomiliańsku. Witaj, kolego. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Bo są, zobaczcie, monetki i to takie dosyć spore. Tutaj już chyba nic. Tak mi się wydaje. Dobra. Fajnie, że udało się go zdobyć, bo powiem wam, że no, nieźle ukryte. Dobra, chyba więcej nic nie ma. Więc odmuchamy, tak? Ach, ale nieźle. Czemu się nie? A, czyli mogę tylko trzy razy, tak? Raz, dwa, trzy. Tak. Bo później to powietrze tylko wypompowuje. O! Nowy przeciwnik. Taka rybka rozdymka. Możemy ją nadmuchać. Zaraz pociągniemy. Macha, czy to jest cień po prostu? Ciekawe. O, po prostu monetki się zrobiły. I dość długą trasę mamy do przelecenia. A, bo tu chyba uzupełniamy powietrze, ale do góry chcę, nie na dół. A, czyli tylko to nas podnosi. Inaczej się nie da. Dobra. Ła! Tak od razu mnie atakują. No dobra, ja się odwdzięczę tym samym. Ale to za momencik. O, masz, rybo. Udało się. Dobra. No to mi też pokazuje, że można to jakoś... A, tu można coś pociągnąć na dole. Tylko najpierw to trzeba rozwalić. Czyli tak. Przeciąć na pół. I tu mamy coś do pociągnięcia normalnie. Dobra, weźmiemy jeszcze te monetki, jakby się dało. Dobra, czyli na kwiatka. O! Zobaczmy. Puzelek. Jest drugi, jest drugi. No i nieźle ukryte. Jeszcze
Tu w takim razie sprawdzimy. Nie, pusto. No to w górę. O, jakaś kałamarnica. Ja. Łuk. Udało się. I roślinki są. A nasz Astro ma parasolkę. Myślę, że to zasługuje na fotkę. Tylko uśmiechnij się, co? Kolego. O. Uśmiech. Mamy to. O, i nawet w kwiatuszku jest bocik. Trzeci, lecimy po kolei. Teraz będzie specjalny jakiś. Na razie jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o znajdźki. Najważniejsze to ten poziom jest w sumie. Spróbujemy jeszcze tam do tej konewki skoczyć. A, to nawet tam bota widzę. Więc oczywiście, że lecimy. Cześć bociku. To tu w takim razie jeszcze musi być jakiś specjalny w międzyczasie. No tu oczywiście sprawdzimy wszystko. Ale że aż tak wysoko możemy wejść, to jestem w szoku. Jedziemy mu jeszcze na głowę. O! Jest tu skrzyneczka do otwarcia. Mamy monetki. Nieźle, tu naprawdę jestem w szoku, że aż tak daleko mogliśmy zboczyć ze ścieżki głównej, gdzie, no, gra jest liniowa, nie ma co mówić. Jeszcze jakiś bucik specjalny tutaj będzie. Dobra. To lecimy. Pewnie gdzieś tutaj będzie. Ej, robaczku, nie jedz mi kwiatka. To nie jest miłe. A. To chyba nie chodzi o zjedzenie. I drugi mnie tutaj zaatakował. To nie było miłe, panie robaczku. Fajnie to zrobione. Jeden i drugi. Tutaj w środku widzę bocika. A czym możemy z tym faktem coś zrobić? Nie wiem, pomóc temu robaczkowi. Chyba nie, chyba mogę mu tylko unicestwić go. Młody wczasowicz, do tej pory pamięta lato 1975 roku i ma jakiegoś pieska na koszulce. Dog. Ciekawe. Dobra, ale pora wracać. Więc myślę, że wlecimy sobie od razu tu na górę. Uda się? Udało się. Teraz tu na górę. No i są jakieś chmurki, nie? Nie wiem, czy one nam pomogą, czy też nie. Tak, bociku, już idziemy. Nie martw się. Jest. Przedostatni, tak, czyli lecimy po kolei. To najważniejsze. To oczywiście szukamy jeszcze dodatkowego poziomu. To jest równie ważne. O, jakie mają skrzydełka fajne. Z tyłu mi
nic nie ma, czyli ciągniemy. No dawaj, chwyć. Czemu nie mogę? Teraz. Dmuchawiec! A jak się znowu ładnie zrobiło. Pewnie gdzieś tęcza będzie w takim razie. Skoro padał deszcz, teraz słoneczko. Tak, jest tęcza. Ale ładna. Aż troszkę w oczy razi, powiem wam. Dobra, na kaczuszkę czy tutaj? Może na pingwinka na razie. Tu są nawet małe pingwinki na pingwinku. Tu jakieś chmurki. Dobra, to teraz czas na kaczuszkę. Lecimy, lecimy. I trzeci puzelek zdobyty. O, tu nawet pszczółki mamy. Żeby teraz mi tego... To jest samolot chyba, nie? Nie, to jest jakiś wieloryb. Żeby mi go nie przebiły. Bo będzie mi przykro. Dobra, tu trzeba do góry, ale my oczywiście jeszcze szukamy tego dodatkowego poziomu. Ha, tu mamy samolot dmuchany. Aj, kurczę. Muszę się przyzwyczaić do tego pompowania, bo tutaj już jakby nie mogę ruszać tej gałki. Tak, na chmurkę. To tu na pewno musimy zejść, bo widzę bocika. A to się tak kręci. Powiem wam, że jest ciężko, a jak wejdę znowu w oddech tej chmury, to mnie znowu zmiecie z planszy. No wszystkie bociki są, jeszcze nie ma poziomu, ale często tak jest, że poziomy są jakby na końcu. Więc oby i tak było w tym przypadku. Bo tu już jest końcówka, ale no jeszcze tam można wlecieć chyba na górę. Więc to zrobię. Jak? Dobra, uda się. Uda się. Aby to był ten poziom, a nie koniec. Trzymajcie kciuki. O kurczaki, nie, tam już jest koniec, a ja tego nie chcę. Dobra, czyli tak, musimy zejść jeszcze tutaj na dół. Zobaczyć... O, bo tu coś jest w ogóle w środku. Chyba, że to nam pomoże wyjść na górę. To też tak może być, dokładnie. Czyli tu musimy się nadmuchać, ale wejdziemy jeszcze na tego bocika, bo wiemy, tym się na tego robota, wielkiego brata, bo wiemy, że można było wielokrotnie na niego wchodzić. Tylko on mnie znowu... Aj... On mnie prowadzi już do końca. I może być ciężko. Ale my się nie poddamy. Będę to sprawdzać. Aha.
Aha, bo on dmucha znowu. No ale dobra, no to spróbujmy. A nie, nie da się od boku. Ajajaj. Może być problem, powiem wam. No co ja teraz zrobię? Nie wlecę tam od żadnej strony, z tego co widzę. Nie, nie da się. Czyli musimy już iść na koniec poziomu. Zobaczymy, może tam będzie coś dodatkowego. No, wleć, kurczę. Udało się. A tu jeszcze może poszukamy w chmurze albo coś takiego. No bo nic innego tu nie widzę. No jedyna możliwość to tam na tym bocie i wchodziliśmy już dwa razy dzisiaj na niego. Przydałoby się tu jeszcze gdzieś coś. Wydaje mi się, że jak ja wyłączę ten cały mój plecaczek, to mnie nie powinien zdmuchnąć, tylko tego się nie da tak zrobić, bo ja muszę gdzieś spaść, nie? Nie da się go tak wyłączyć po prostu w locie, więc wygląda na to, że chyba nie udało się znaleźć tego poziomu dodatkowego. Nie mam pojęcia, gdzie on może być, bo na moje to przeszukałam wszystko, co możliwe. No dobra, może tu na przykład nie będzie koniec, jakaś niespodzianka. Szkoda, no. Ale nie ma co, uzupełnimy, nie? I tak trzeba na 100%, więc kiedyś do tego przejdziemy. O, na pocieszenie, kolejny raz udało mi się zdobyć 100 dodatkowych monetek. Dobra, no to zabieramy się jeszcze za drugi poziom, czyli godzina duchów. Tutaj również 7 bocików, z czego 2 specjalne, 3 puzelki, no i tym razem już nie ma żadnego wirku, bo mieliśmy 2 wiry, czyli tutaj w tej piramidzie technoglifów, no i tym poziomem poprzednim, czyli balonowa bryza. Lecimy, godzina duchów. O, znowu tak mrocznie. Udało mi się jednego szkieletora tam rozwalić, drugiego już nie, bo chyba się nie dało. Znowu mamy parasolkę, ale to chyba jest już normalne. Po prostu jak pada, to Astro ma parasolkę. Dobra, przydałoby się jeszcze jakąś fotkę szczelić, bo jest tutaj dość klimatycznie, nie ukrywam. Więc tak się ustawimy tutaj. O. Jak się Astro boi. O! Pięknie! Ja uważam, że jest znakomicie. Nie wiem jak wy. Tak troszkę obniżymy tą kamerę, jakby się dało. Tutaj z boku. Troszkę do góry. Dobra. Uśmiech! Pięknie. Wow. A to jakieś kaczki. W sensie kiedyś chyba były kaczkami. O nie, znowu duchy. To można otworzyć, ale jeszcze troszkę tutaj rzeczy mamy. Fajnie te nagrobki są zrobione. Tu na górze. O, coś tutaj mam.
O, jest to jakaś taka brudna woda ze studni. No, oddaj. Oddaj skrzyneczkę. Chyba się nie do tego zebrać. Dobra, co otworzyliśmy? Czyli idziemy... Nie idziemy. To idziemy, czy nie idziemy? Aha. Tu coś jest. Teraz się pojawiło. Jest lampka? Nie. A, dobra, będziemy czas zatrzymywać. Czyli tamto tak naprawdę też mogę sobie wziąć teraz. Tak. I tutaj sobie elegancko przechodzimy. Wow. No to już jest zupełne przeciwieństwo do tego poziomu, które przed chwilą ogrywaliśmy. Dobra. Jest pierwszy bocik z tego, co widzę. Dokładnie. Pierwszy. Wow. Ej, a to wcale nie jest takie wolne. Tu kolejny bocik. To nie jest takie wolne, jakby się wydawało, że będzie. Nawet przy zwolnionym czasie. Dobra, udało się przejść. Trzeba tam na lewą stronę, bo widzę, że jest dodatkowy bocik. Dobra, ostrożnie. A, i w tych poziomach jeszcze są te monetki takie, które wyglądają jak monetki, ale wcale monetkami nie są. Dobra. Zatrzymujemy. Jest, udało się chyba. I cześć, bociku. Kim ty jesteś? Samiec alfa. Przydałyby mu się lekcje gry na fortepianie. Skądś cię kojarzę, ale w sumie nawet nie wiem skąd. Tak, dosyć znajomo. O, czachy. Czachy, szkieletorie. I wracamy. Ile monetek. Jakieś ryby, tak. O kurczę, to będzie szybkie. I kuzelek do zdobycia. Więc ja bym zrobiła tak. Jesteśmy. Dobra. Jakaś ryba taka była, ale chyba do niej dostać się na razie nie mogę. O, ostrożnie. Fajnie jest to zatrzymywanie czasu. Mogę sobie latać i pokonywać przeciwników. Dobra, tu z boku. To chyba na bok idziemy, nie? Uwaga, tam coś jest od razu. O! Jakaś dynia taka. Ja chyba muszę do środka wskoczyć. Tak mi się coś wydaje. I co ona robi? Tak, dobra. To nie teraz. Odbijacz. Teraz. Udało się. Cześć, bociku. Fajnie, że jesteś. Kolejne uratowane. Jest strasznie dużo tych botów w jednym miejscu. Gdzie mam się dostać? A, tutaj mogę na górę. I ta monetka, to wydaje mi się, że to będzie ten przeciwnik. No właśnie. Coś tu jeszcze jest. Puzelek, o zobaczcie. Wszystko jest w jednym miejscu. Tutaj był bocik,
zaraz obok puzelek. Dziwnie. W większości poziomów było to zawsze tak ładnie zrobione, że co jakiś czas, a nie, że jedno za drugim. Raz, dwa. Tutaj z boczku jeszcze. Czy na drugą stronę też można się dostać? Ale na razie tutaj, bo chyba słyszę bocika. Tak, na pewno gdzieś jest tam bocik. Jeszcze myszki. Czyli tak. Cyk, zatrzymujemy. Tutaj. Jest, udało się. O kurczę. Dobra, skakujemy. Jest, jest bocik. Kolejny. Dobra. Tutaj na dół. A tam na górę. Nie wiem, czy da się dostać, ale chyba raczej nie, bo nie ma tu żadnego miejsca, które by mi to mogło umożliwić. A! Widzicie? Tak to jest wracać się po monetki. No, po prostu zrobię to bokiem. A! Jest! Udało się. No dobra, nic nie ma. A! Moja żaróweczka ulubiona. To tu trzeba jeszcze czas zatrzymać. O! Teraz... Tylko tam były jakieś duchy, nie? Czy na przykład tam na lewą stronę nie dało się dostać? O, wrócę się. Podam sobie... Teraz może jakoś tak... się nie rusza. Nie rusza się, no. Czyli tędy. Ło, jaka dziura. No dobra, wskakujemy. Dodatkowy etap. Ja tu nic nie widzę, bo gaśnie światło. To jest nieźle zrobione. Naprawdę nieźle. Jest i bocik. Cześć, prawie bym cię ominęła, ale jesteś. I to jest najważniejsze. Samica alfa to mistrzynia otwiera... O, to mistrzyni otwierania zamków. To pewnie w jednej grze. Te dwie postacie. Dobra. To, co mnie jeszcze interesuje... jakby sprawdzenie, co daje ułożenie właśnie to takie schodkowe, powiedzmy. Czyli jakby w tym miejscu, nie? Co to daje? Bo czy to da jakieś zejście na dół na przykład? No nie wiem, wypadałoby chyba sprawdzić, czy coś tu się otwiera. Ale wiecie co? Chyba nie. No dobra, no to lecimy sobie po prostu dalej. Tyle już mamy rzeczy. Jeden bocik i jeden puzelek. No to nie wygląda to tak źle. Dobra, jesteśmy.
Oczywiście jeszcze sprawdzamy wszystko. Na razie czysto. O kurczę, co tam jest w ogóle? Spinamy się na samą górę. O! Już widzę, co jadłeś. W duchu. Mam nadzieję, że ci smakowało. Tu nic nie ma. O kurczę. Co tu się dzieje? Dobra, tu jest bocik, a gdzie jest puzelek? Albo gdzieś dalej. Nie, no ja nie wierzę w to. Co tu się dzieje? Ale wszystkie bociki już mam, więc to można sobie odhaczyć. Ła! Jesteśmy? Znowu nic tu nie ma. To już koniec poziomu. Tylko najpierw musimy walczyć z duchem. O! A tu nie ma puzelka przypadkiem? Jest puzelek, oczywiście, że jest. Jak go zdobyć? Czy ja się muszę poświęcić? Czy jak? Tutaj. O, nie mogę włączyć tego podwójnego skoku. Więc może to jest tak zrobione, żeby... Nie wiem, jak to zdobyć w sumie. Nie mogę stanąć. Więc muszą być chyba takie... O, punkty, w których mogę. No i czekamy na puzelka. A, on się w ogóle obraca. Dobra. No, od razu sobie go zbiorę, żeby nie było problemu. Mamy wszystko. Poziom ukończony w 100%. Wystarczy teraz dojść do końca. Czyli po prostu przeskakiwać sobie na te filary. Troszkę jak w Crashu w szybce. Przy bocie. Nie bocie, tylko bosie. I mamy koniec poziomu. Więc dzisiaj naprawdę jestem w szoku, bo sporo rzeczy zrobiliśmy. Bo dokończyliśmy jeden poziom i zrobiliśmy w sumie 3 nowe poziomy. Prawie w 100%, no bo w jednym nie mamy tego wirka. No tutaj nawet nie liczę na to, że trafię. Wow! Trafiłam! Ach, to szczęście. No to jeszcze do pełni szczęścia brakuje nam 5 kuleczek do otwarcia. I zobaczcie, w kolejnym odcinku pewnie zajmiemy już się tym bosikiem tutaj. Ładnie to szybciutko leci. Polatamy sobie jeszcze w poszukiwaniu tych poziomów dodatkowych, ale coś nam się to nie chce pojawiać już. No nic, no może to wszystko. Wróćmy do miejsca katastrofy i zobaczymy, co tym razem nam się wylosuje. Mamy już 200? 213 aż. No to elegancko. Sporo bocików. Tu znowu jakiś obrazek się tworzy i to jest jakiś chyba złoty bot, tylko nie wiem, czy znajdę ten obrazek, żeby wam pokazać. Nie wiem, gdzie on jest. No nieważne. Otwieramy 5 kuleczek. Mamy 70, czyli do 75.
Cyk, legendarna wyścigówka, prawdziwi rajdowcy driftują do tyłu. Ha, i gra na PS1. Elastyczna rajdówka. Kurczę, ile autek teraz pod rząd, dwa aż. Wyginam blachę śmiało, dla mnie to mało. Jeżeli wiecie, co to za przeróbka, a raczej jakiej piosenki to jest przeróbka, to napiszcie w komentarzach. Trzecia kuleczka, magazyn energii, elektryzująca rzecz. Och. Strój misia. O, jaki słodki. Jutro będzie futro. Będziemy mieli się w co przebrać. To akurat na walkę z bossem idealnie. Kanapa i telewizor. Jak dobrze pójdzie, pomoże ci uniknąć domowych obowiązków. Ha! I mamy Nate'a, który gra. Powinien grać w Crash'a jedynkę, ale gra w jakiś Dude Rider. Nie wiem, co to jest, ale ważne, że gra na PS1, więc no, miłego grania. I to by było na tyle chyba. Tak mi się wydaje. No cóż, będziemy sobie kończyć, tak myślę, ten odcinek. Tak jak mówię, sporo zrobiliśmy, ale również sporo przed nami. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku powinno się udać pokonać tego bossa. Może zrobimy jeszcze ten poziom dedykowany po bossie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym miejscu się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak było, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, no i odsyłam was również do playlisty. Tam znajdziecie wszystkie odcinki z tej serii. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!